Siemanko, witam na kolejnym odcinku. Tym razem tematem filmu są wiedźmy. Czy one faktycznie istnieją? To całkiem możliwe. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Chłopak i dziewczyna szukali psa, gdy nagle usłyszeli mroczny śmiech i zobaczyli ruszającą się czarną pelerynę. Pewna grupa poszukiwaczy dostała informacji o pewnej jaskini, gdzie znajduje się siedlisko wiedźmy. Chwilę potem zobaczyli wiedźmę, która chciała wejść do swojej jaskini. Autor nagrania, przechadzając się po lesie, natrafił na ołtarz. Chwilę później usłyszał trzask gałęzi i zobaczył biegnącą, tajemniczą postać. Poszukiwacz wudu natrafił na krzyże z patyków. Idąc tym tropem, spotkał wiedźmę. Gdy zaczął ją gonić, ta rzuca na niego urok i poszukiwacz skręca kostkę. Poszukiwacz skarbów trafił na opuszczony dom w lesie. Po przeszukaniu usłyszał głos za ostatnimi drzwiami. Poszukiwacz postanowił to sprawdzić i stanął twarzą w twarz z wiedźmą.